Jakieś ścierwa To pisze. jest więcej o tym, ale nie chcę się oglądać, jak ten gada, on to skipnie. Bo on będzie oglądał te i analizował te nagrania, co już były, co tą dziewczynę atakują, czy nie? Oby nie, bo nie chcę mi się tego oglądać, tak to. Tucznik zatrzymani przez śląską policję po powrocie do Polski. Słuchajcie, to Aha, dramatyczna. oni wrócili do Polski, wiesz, to wielcy milionerzy tam mieli w hotelu siedzieć w Egipcie, a się okazało, że jedynie stać na hotel w dupę w, no właśnie, gdzie? W Sosnowcu jedynie, w dupę z karaluchami, XD. Historia 4-letniej Aili na granicy z Białorusią, gdzie tam miała zostać zastosowana brutalna procedura pushback wobec niej rodziców przez funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, okazała się jednak wymyślona. I 16 osób oskarżonych o szpiegowstwo na rzecz Rosji. Ja jestem Baget, Co? były policjant, mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Mamy kolejną rozwojową sytuację, ponieważ, tak jak mówiłem ostatnio, nie wiem czy pamiętacie, dwóch takich patusów internetowych, no już po prostu skrajna patologia i degrengolada, czyli Kawiak i Tucznik. Pewnie znacie tych dwóch, no, 18-latków, którzy postanowili ostatnio na przykład uderzyć dziewczynę butelką w głowę, także zaczęła krwawić, sugerować stosunek oralny z nieletnimi. Na szczęście okazało się, że dziewczyna była pełnoletnia. No i dużo różnych rzeczy, na przykład wyrzucenie dziewczyny na mróz, wcześniej ją rozbierając, nie udzielać jej pomocy. No i okazało się, że moja analiza prawda była Widać jego słuszna. twarz w Panowie którejś niestety nie minucie. potrafią jednak się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ po powrocie do kraju zostali od razu zatrzymani przez Dobra, w śląską dupie z policję. tym. I jak możemy przeczytać, dwóch patostreamerów zatrzymanych dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Policjanci zatrzymali dwóch patostreamerów, Kawiaka, czyli Marcina F, i jego kolegę Bartłomieja K, no, czyli Tucznika, którzy podczas transmisji w Czemu on internecie się mieli znęcać Tucznik się nad dupę upijanymi nazywa? dziewczynami. Tucznik to nie był Magikal? On się tak nie nazywał? Czy mi się już porypało? Jak informują mundurowi, nastolatkowie dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Gdy o sprawie stało się głośno, Gimper? No wiem, wyjechali za zarobić, żeby... granicę. Prokuratura prowadzi sprawę m.in. pod kątem nieudzielenia pomocy u jednej z dziewczyn i spowodowania obrażeń ciała u drugiej, czyli dokładnie to, o czym mówiłem. W poniedziałek policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch 18-letnich patostreamerów, którzy w połowie listopada transmitowali w internecie to, jak zachowywali się wobec dwóch dziewczyn, gdy sprawa stała się głośna. Marcin F., w internecie znany jako Kawiak, i jego kolega Bartłomiej K. uciekli za Czym granicę. Master? W Ustalono, że obie plecaczkach. pokrzywdzone są pełnoletnie. Policjanci Będzie zabezpieczyli bity. nagrania z internetu przy współpracy z funkcjonariuszami z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Szybko ustalono też personalia wszystkich uczestników transmisji. Jak No, no informowała było wcześniej kawałek prokuratura, widać, ale postępowanie w tej sprawie jest to prowadzone pod kątem m.in. nieudzielania git, pomocy jednej z że udało się to pokrzywdzonych i tak szybko spowodowania zrobić. obrażeń ciała u drugiej. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach namierzyli 18-latków i ustalili, że mają Co zamiar wrócić wsiadłem? do Polski. Widzu, posłuchaj, zdrowy dzisiaj polski obiad, Pizza Hut. Polski. W ubiegły weekend zatrzymali ich na terenie Śląska, niedługo po tym jak przekroczyli granicę, poinformował w poniedziałek rano starszy aspirant Olaf Burakiewicz z zespołu prasowego Śląskiej Policji. Nastolatkowie trafili do policyjnego aresztu. Jak podała policja, funkcjonariusze bardzo wnikliwie analizowali materiał dotyczący dwóch młodych mężczyzn. Potwierdzono, że 17 listopada w... Pandora, get me tapy, draby i nudesy. Wszystko, co chcesz wiedzieć o influ, ale wstydzisz się zapytać. Te portale w Tomiu i dupę. Gliwicach dopuścili się oni przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu wobec dwóch młodych kobiet. Później wyjechali za granicę, zatrzymano ich w niedzielę zaraz po Pizza powrocie. Texas. Kurwa, Tylko bądź ją chyba lubię. poszukiwany za Z coś tej takiego, pizzerii. zrób taką, A na taki promocji idiotyzm była. i wróć do Polski, do drama. Tym bardziej, że zarzekali się, że oczywiście nie wrócą do Polski. No ale przecież było wiadomo, że Kawiak to nie jest najbardziej inteligentna osoba, zresztą widać po nim, że to jest ziomek, który po prostu chce zabłysnąć, zaistnieć jakkolwiek No w to też, to internecie i... swoją drogą, ale to, że nie miał pewnie pieniędzy, żeby tam przeżyć dłużej, też trzeba o tym pamiętać. To, że tam pokazał jakiś plik pieniędzy na filmie z Monopoly, to nie znaczy, że on coś ma. Nic więcej mu tak naprawdę do To szczęścia nie tak potrzeba. jakby obejrzeć klip Malika i pomyśleć, że on jest miliarderem. A on wszystko pożyczył, XD. Zanim przejdę do filmu i dalszej części newsa, zapraszam do kupna moich bluz z bagietką taką minimalistyczną. Chciałem coś, w czym będziecie mogli chodzić na co dzień. Mam dokładnie takie same koszulki z naprawdę spoko Normalnie jakości materiału. bagieta. Są grube, nie rozejdą wam się po dwóch praniach. Zapraszam też do kupna moich kubków. Wszystko dostępne w sklepie nafali.co.pl. Tam jest cały mój brand. Zapraszam. No i też Nie, ostatnia opcja, żeby Adikso, kupić nie to. koszulki z generałem Bazuką. Robimy teraz wyprzedaż Generał świąteczną, Bazooka, więc chcecie jeszcze raz kapitan zapraszam. Bomba? Bluzy,
kubki, koszulki i czapki Bini na zimę. Wbijajcie na nawali.co.pl. Dalej, jak możemy sobie też zobaczyć, na przykład na stronie śląskiej policji wrzuciła ona absolutnie satysfakcjonujący film, jak zatrzymują Kawiaka. Jego oni kolega, z broni celują do niego? Możecie zobaczyć sobie sami. Wydaje mi się, że chłopaczki byli troszeczkę całą sytuacją zaskoczeni. No i oczywiście śląska policja też zaraz się tym pochwaliła. Ty, myślisz, że oni by strzelili do niego, jakby uciekał? Mieliby takie prawo, czy nie? A na swoim Facebooku, mniej więcej około 5 rano czy 6 rano chyba. Ciekawe. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach w wyniku intensywnej pracy operacyjnej zatrzymali dwóch 18-latków, którzy 17... Byłby content? I to się nie nazywa content, tylko dobry uczy... Poczekaj. Listopada bieżącego roku na terenie Bytomia i Gliwic dopuścili się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, więc podejrzewam, że po prostu Kawiak z tym drugim patusem wrócili sobie do Polski w Pyżowicach, więc dlatego śląska policja ich... Jak nie ma zagrożenia życia lub zdrowia, to nie mogliby, no to... Aha. Zatrzymała, czekali na nich w Pyżowicach po jakieś... Stary, dostałem właśnie wielki wór na śmieci, a w nim popcorn karmelowy. Czekaj. Czemu ty jesz popcorn karmelowy ze śmieci? Bo nie rozumiem jakby tej historii. Tam pracy operacyjnej po ustalenia, po prostu ich tam drapnęli. Teraz panowie sobie siedzą na dołku, jak będą to? Czekali na zarzuty. Mnie tylko rozwala to, jak Kawiak się tam pruł do ministra sprawiedliwości i w ogóle zakładał się, jeszcze to było wcześniej, z 3 miesiące temu zakładał się z Konopem, że do końca roku nie trafi do więzienia. No kurwa, coś, znaczy dobra, do więzienia trafił do aresztu. Laszero, tak? Zagraj sobie mój build. Źle się zestarza ten filmik w każdym razie, no aż się chce wstawać rano na takie newsy. Widziałem różne filmiki. Cóż, no Kawiakowi życzę jak najgorzej w tej sytuacji. No ja też. Tak samo, mam nadzieję, że dostałem jakieś grube wyroki. Pewnie zrobię z tego pokazówę teraz sąd i policja, no bo wiecie, mamy nowy rząd, trzeba się wykazać. Ale no bardzo dobrze i w ogóle mega szacun i gratulacje dla policji, że tak to ogarnęli. Dzięki Piżmak. Ej, Piżmak. Co to jest piżmak? To jest ptak? Co to za zwierzę? Jest takie zwierzę. Czy to jakiś wiewiórka? Dzięki za Prima. Dziękuję bardzo. Zrobili pracę operacyjną dobrą. No tutaj wszystko zagrało. Mega fajnie. SBM Starter, a nagrałeś coś? Ja chętnie ocenię. Jeszcze takie newsy i jeszcze raz panowie gratulacje. Teraz tylko... Siostra pracowała w Kijew przywózki takie worki. Aha. I dobry ten karmelowy popcorn, bo ja kiedyś jadłem 100 lat temu, to nie smakował, ale nie, to nie był karmelowy, to był jakiś gówniany, nie pamiętam co było. Piżmak rodzaj ssaka z podrodziny karczowników, czyli chomik, okej. Tylko pasuje życzyć sobie, żeby sąd dobrze to rozegrał i żeby po prostu... No żywocie albo 100 zł grzywny i luj, dobra kara? Pewnie dostaną zawiasy albo grzywne. Też tak naprawdę nie wiemy, z czego oni to będą ciągnąć, bo tam było napisane, że prowadzą śledztwo między innymi w kierunku nieudzielenia pomocy i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Ile tam za to grozi, to zapraszam do mojego wcześniejszego filmu. Tam dokładnie wszystko przytaczałem, nie będę się dublować, ale... Jak możliwe... link? Czekaj, dam ci permita. I daj link na czat. Że prowadzą to jeszcze w jakimś innym kierunku. Zobaczymy, no bo tam też była mowa o jakimś proszku. I to ty nagrałeś? Nutkę? Cześć, jestem Dracul. Nie będzie N-worda? Oby. A nie no, na TikToku chyba nie będzie. Dobra, nutę widz nagrał. Na konkurs. Cześć, jestem Dracul, a to jest moja zwrotka zgłoszeniowa do SBM Starter. Lecimy z tym. Dawaj. Czuję się jak Jordan, ale nie Michael, tylko Belfort. Jestem ubrany na czarno i świecę przykładem jak on. Lecę, jestem wędkarzem. Czaj, świecisz. Cza, dobra. A teraz łowię karierę i złowię więcej, bo świeci żarówka nad głową. Czuję szansę, dyrektorzyk polo. To dopiero początek, poczekaj, płytę dokończę. Nie będzie czego zbierać po tobie, zanim skończę. Mocno się porobię, żeby zapomnieć o tobie. Mi już mam fobię, o nich też zapomnę, a może nie, bo to żyje we mnie. Czuję chemię, a ciągle jestem na dnie. Odbiję się i polecę dalej niż SpaceX. Od zawsze czuję się wybrany, od roku to robię, a nie chcę sławy. Teraz pogoń za szczęście pieniądzem. Widzę szansę, wojnę, postęp. Rewolucja nastąpi prędzej czy później. Mama mówiła, żebym sprawnie odkładał na próżne. Dlatego lecę. No nie wiem, tak bardziej to brzmi jakbyś gadał, wiesz, taka jakbyś recytował według mnie. Że nie oceniam oczywiście tekstu, tak? Na pewno jest przemyślany, dobry. Wiadomo, bo to od widza. Ale git, obyś widzu, no co? Oro zrobił, ja ci życzę dobra. Dzięki za szansę, SBM Label. Życzę ci, żebyś wygrał. Do prania niby
A wszyscy wiemy chyba, że chodziło trochę kurwa o inny proszek. Lecimy dalej. W Wielkiej Brytanii, słuchajcie, zbanowali pieski American XL Bull. Co? I nie można już ich będzie mieć. I niestety, jak możemy przeczytać, zbanowali pieski American XL Bull. I nie można już ich będzie mieć. I niestety, jak możemy przeczytać, Wielka Brytania, nowy zakaz hodowli niebezpiecznej rasy, kilkaset zwierząt zagrożonych, ponieważ jeśli się ich nie wyda dalej, albo się ich nie odkupi, to będą uśpione. Co najmniej 246 psów zostanie poddanych eutanazji, gdy w Wielkiej Brytanii wejdzie w życie zakaz ich posiadania. Psy przebywają obecnie w ośrodkach ratunkowych, prowadzonych m.in. przez organizacje RSPCA, Blue Cross, Battersea Dogs and Cats Home, Dogs Trust, Mayhew, podaje Sky News. No i jeżeli do 31 grudnia nie adoptuje się tych psów, albo się ich nie odkupi, no to jest lipa i te pieski po prostu uśpią. Trochę szkoda. Ale wiecie, jak jest z Wielką Brytanią i z posiadaniem generalnie czegoś potencjalnie niebezpiecznego, tak? To jest kraj absurdu. Ta, a kosa w kieszeni w metrze? I tam nie możesz mieć GTA? Kupa scyzoryka w kieszeni, jak idziesz na miasto. Ja na chodzenie można. Bo jesteś przestępcą. Bo trzeba mieć miecz średniowieczny. Minimum. Wtedy. Ja sobie tego nie wyobrażam. No ja zawsze mam jakiegoś multitula przy sobie. Albo nie wiem, właśnie jakiś scyzoryk, czy nawet kosę w kieszeni, bo nie mam zamiaru tutaj nikogo ciąć, tylko po prostu mam to jako narzędzie, to się bardzo często przydaje i nie wyobrażam sobie wyjść do bez jakiegoś noża w kieszeni. I nie jestem żadnym edecowcem, żadnym edecowym świrem, po prostu mam w kieszeni multitula i gaz. Nie chciałbym mieszkać w Wielkiej Brytanii nigdy w swoim życiu. Natomiast w Gdyni policjanci zatrzymali prawo rowerowe. Ale w różnych krajach są różne rasy psów zakazane, to nie jest jakieś kontrowersyjne, że... To jest jakaś w ogóle nowa rasa psa, jest ich jeszcze dość mało, więc szybko tego zakazali tak naprawdę. Zamieszkałbyś w Londynie? No tam jakby musisz wiedzieć pewnie w Londynie, gdzie się przemieszczać. To już jest tak na zachodzie, w dużych miastach, nie? Także W akcji chłopa, który uciekał przed nimi i chłopaki zrobili sobie po prostu pościg. Znaczy zrobili sobie, no to była decyzja kierowcy. Policjanci tutaj bardzo skutecznie tego pana zatrzymali i jak czytamy, kierowca Volkswagena nie zatrzymał się do rutynowej kontroli w Gdyni, więc policja ruszyła za nim w pościg. Ten zakończył się nieszczęśliwie, bo policja zrobiła radiowozem. Kierowca został zatrzymany. Okazało się, że nie miał prawa jazdy, miał za to przy sobie narkotyki. To policja prawda, prosiła Dracula, o kontakt świadków zdarzenia, bo 34-latek o mały włos wjechałby też w pierś. Mieszkasz w Łodzi, więc chyba byś sobie poradził, no ale Łódź to jednak nie Londyn. Nawet najgorsza dzielnica w Łodzi. Porównają do najgorszej w Londynie, to jest tupa niebo, a ziemia nadal. To pamiętam, że są takie szoty streamerów angielskich, co normalnie ktoś w gorszej dzielnicy mieszka i streamuje i słychać strzały, albo co chwila policja jeździ, no chłopie. To jednak w Polsce nadal jeszcze nie dobiliśmy do średniej zachodniej Europy, jeżeli o to chodzi, na szczęście. Tylko, że tutaj jest taka sytuacja, że ten policjant do niego goni i chłop w Łodzi sam... tak nie ma, no jeszcze nie. Wyszedł, zesrał się, policjant do niego celował z broń, zesrał się i się położył. Tylko, że przy którymś nagraniu ja ogarnąłem, że ten policjant strzelił do tego samochodu. Nie wiem po co tak naprawdę, bo takie strzelanie na postrach nic nie daje. Znaczy, dobra, czekaj, że... o czym on teraz gada, bo jakieś dziwne rzeczy, to jednak skip. Obejrzmy tego Gimpera w takim razie. Bo chciałem tylko zobaczyć newsa o tym, bo potem jakieś dziwne rzeczy to nie oglądam. To obejrz. To prawda, że jak przekroczysz miasto Łódź, to widzisz zawsze w prawym górnym roku tryb survival. No i ci od razu HP zaczyna spadać. Od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Tyle. Strasznie, jak zamieszkać w Anglii, jak się widzi te filmiki z kradzieży. No nie wiem, ciężko to powiedzieć, bo te filmiki oglądasz i możesz też w takiej bańce się zamknąć. Trzeba na statystyki spojrzeć, chyba najlepiej by to oddały. Jak często takie rzeczy się zdarzają. Tyle grozi Marcinowi F. za czyny, których dopuścił się w ostatnim czasie na swoich patostreamach. Wraz z kolegą zostali już złapani i czekają na rozprawę sądową, a wiceminister Cieplucha triumfuje przed kamerą. Tak się kończy zgrywanie kozaka. Oprócz tego, Natsu wreszcie szerzej wypowiedziała się na temat swojej perspektywy co do Pandory. Boxdel zrozumiał kontrowersyjne aferki i Maja Staszkowa krytykuje, a fani Julii Żugaj zarzucają jej, że ostatni koncert zagrała za nią dublerka. I to nie wszystko. Bytyfy. Dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się drogi widzów nie martw. Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w internecie, w tym momencie sobie zasubskrybuj kanał, żeby na pewno nie przegapić, a my zaczniemy sobie od... Kamil, odpal film!
Co to w dupa jest? Newsa na temat zupełnie nowej aplikacji dla influencerów nazwanej Influence Dead Mothers, która została stworzona. Cześć, on to reklamuje? Ty, reklamę. Zapłacili mu, Kasik zapłaciła dla Gimpera? Wy, tyfy. Już wiemy, na co 2 miliony poszło od państwa, XD. Ona przez Kasik, a także która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Kasik to jedna z najpopularniejszych streamerek na Twitchu, która zdecydowała się w swojej działalności nie ograniczać. Nie no, ale ja jestem ciekawy, jak to wyjdzie, Kasik, ten projekt. Oby git. Animowania i tak oto powstał pomysł na platformę Influence That Matters, skierowaną do początkujących youtuberów, no, influencerów czy content creatorów, którym ciężko jest znaleźć potencjalne współpracę i reklamodawców. Warto też dodać, że mają bardzo ładne barwy. Aplikacja ITM ma na celu w łatwy i szybki sposób łączyć twórców internetowych z reklamodawcami oraz usprawnić dla jednych i drugich planowanie działań i rozliczeń. Co ważne, aplikacja ma stosunkowo przez Google się nie da zalogować. A żeby zacząć się rozliczać. Co to jest? Ja tego nawet nie patrzyłem nadal. Kuńca mi to wysłał 100 lat temu. Aha. Okej. Okay. Aplikacja ma stosunkowo niski próg wejścia, a żeby zacząć się rozliczać, influencer nie musi nawet posiadać. Dziwne, że Gimper, dawny prowadzący programu Billout, teraz promuje nowy projekt od twórców Billout. No, ale Kasik ma tam tym razem udziały. Na działalności gospodarczej, co jest bardzo miłym ukłonem, szczególnie w stronę małych. No ale twórców. Trochę tak, AZ, masz rację, jakby trochę zmiana po prostu barw z tamtego projektu na ten, ale zobaczymy, no może to się przyjmie, kto wie. Na stronie jest szybka i prosta, a dzięki opcjom personalizacji swojego profilu możecie z łatwością znaleźć współpracę w branży, która was bezpośrednio interesuje. Jako youtuber z dużym stażem życzyłbym sobie, żeby taka aplikacja istniała, kiedy ja zaczynałem. Niestety nie miałem takich możliwości, ale wy za to macie. Dlatego koniecznie sprawdźcie sobie Influence That Matters. Jeżeli za coś bierze się Kasik, to na ile ją znam, ma to znak jakości. Dlatego cieszę się, że mogę wam ten projekt polecić. Sprawdzajcie go sobie, klikając w link w opisie. A my tymczasem zaczynajmy. A już tak naprawdę zaczniemy sobie od informacji o klonie Julii Żugaj, który miał zagrać serio, nie ona? W Kaliszu. Jeżeli myśleliście, że tu sztuczna inteligencja będzie zastępować twórców, to fani Julii mają inną teorię, bo twierdzą, że ostatniego koncertu w Kaliskiej Galerii nie zagrała ich ulubiona youtuberka, że cosplay tylko był dziwny sobowtór. Ej, czy tylko mi się wydaje, że w Kaliszu była pobruba Julki? Bo Julka nie brzmi jak Julka i na innych zdjęciach z fanami nie wygląda podobnie. Brzmi profil miłostki Żugajki na TikToku. I to nie jako jedyny, bo tego typu wpisów pojawiło się więcej. Myślałam, że kanałów komentarzy tylko Konop jest jeszcze oglądany. Czekaj, co? Że co? Że z kanałów komentarzy? Nie, no jest Gimper tylko i Konopski, bo Rewo już nie nagrywa. Wardęga to tylko tematycznie. Chyba tylko te dwa są. I jeszcze jest ten Influ News, ale to chyba też trochę coś innego. Więcej? Anitka w tym temacie na Twitterze obejrzało ponad 300 tysięcy osób. Julia miała brzmieć inaczej niż zwykle. Dublerka, tudzież klon Julii Żugaj, miała mieć na sobie perukę, co jest dziwne, bo Julka ma normalnie ładne blond włosy, nie musi nosić peruk. Jej uśmiech na jednym ze zdjęć miał być dość niepokojący. Żugajki zauważyły to też, że z boku ta osoba, która gra koncert, ma inną budowę ciała niż Julia. I ludzie, którzy zobaczyli te materiały na Twitterze, wyrazili jednogłośną opinię. Jako osoba, która nie ogląda Julki, nawet ja widzę, że to nie ona. No słuchajcie, rzeczywiście, mnóstwo komentarzy na Twitterze pisze, że hej, przecież to oczywiste, że to nie Julia Żugaj i nawet jak jej nie oglądamy, to widać, że to nie ona. I z jednej strony to jest jakaś drama z dupy Żugajek, ale z drugiej strasznie mnie to zaciekawiło, czy rzeczywiście Julia Żugaj wynajęła jakiegoś dublera, żeby zagrał za nią koncert, licząc, że dzieci się nie zorientują. Poprosiłem ją zatem o jakieś oświadczenie w tym temacie. Generalnie ja miałam wtedy na sobie perukę na tym koncercie, dlatego że przefarbowałam włosy na brąz i publikację odcinka miałam w niedzielę, a koncert miałam w piątek, więc mój stylista fryzur mi przygotował perukę, żeby wyglądały moje włosy jak moje stare włosy. No i przez to wyglądało może trochę inaczej, może jakoś dziwnie wyszłam na tym konkretnym zdjęciu, gdzie wszyscy mówią, że nie wyglądam jak ja. Generalnie mogę zapewnić, że byłam na tym koncercie i to byłam ja. Kłamie czy nie? Julka dostarczyła mi materiały, na których widać, że faktycznie tego dnia miała zakładaną perukę, bo nie chciała zdradzać, że przefarbowała włosy i faktycznie w ostatnim czasie przefarbowała włosy.
koncerty. Dostałem też materiał, na którym widać, jak zmierza na ten koncert i widać, że ma swój charakterystyczny tatuaż na lewej ręce i na innym ujęciu jest on także widoczny na scenie. Nie wiem jak dla was, ale jak na moje, ta wersja wydarzeń... Kłam, bo to ja byłem, a dali 20 zł. I wygląda na to, że żugajki niepotrzebnie podniosły alarm. Ale szczerze mówiąc, trochę się zawiodłem, bo naprawdę liczyłem, że wreszcie jakaś influencerka użyła sobowtóra, zatrudniła dublera, żeby odwalił za nią robotę. Wszystko jednak wskazuje na to, że ludzie się pomylili. Nie pomyliła się natomiast wytwórnia SBM, podejmując współpracę z użytkownikiem Łatwogang i ruszając nową edycją SB Starter, czyli taką inicjatywą, która pozwoli wytwórni znaleźć młode talenty, spośród których w nagrodę jedna osoba będzie mogła podpisać z wytwórnią kontrakt. I mówię o tym dlatego, że ta akcja wykręca na TikToku całkiem chore liczby. Ponad 400 tysięcy polubień i niemal 4 miliony wyświetleń ma zwrotka, która aktualnie jest najpopularniejsza z całej akcji, a mnóstwo nagranych zwrotek przekroczyło na TikToku 2 miliony odsłon. Do akcji zajawkowo zgłaszają się także już rozpoznawalne osoby, swoją zwrotkę nagrał na przykład Czaro NBA, czy bardzo dobrze znany wszystkim raper Kenke. Na 13 gramy w Krakowie, ledwo na nogach jest stanę, jeszcze pod ziemię lecę przed siebie, trzymają mnie dłonie fanek. A fakt, że akcja przeniosła się na TikToka, tylko pokazuje, jak bardzo wzrosło znaczenie. A jak znaleźć Czaro NBA, co to śpiewa? Natomiast aktualna partnerka Marcina Dubiela, czyli Natsu, nie na TikToku, a na YouTubie, opowiedziała wreszcie o swoich odczuciach związanych z ostatnią bardzo głośną aferą z udziałem jej partnera. Film trwa nieco ponad 15 minut i dowiadujemy się z niego kilku rzeczy. Po pierwsze, para nadal jest razem, Natsu nie zostawiła Dubiela po tym wszystkim, co się stało, a także twierdzi, że miała okazję przejrzeć wszystkie jego konwersacje dotyczące feralnej sprawy i w jej odczuciu. Nas ta sytuacja na pewno nie poróżniła. Ja Marcinowi ufam. Ja nie będę go rozliczała za coś, co wysłał mając 18 lat, co było tak naprawdę tyle lat. Oprócz tego influencerka podkreśliła, że chciałaby całą tę sytuację już mieć za sobą i z racji, że dalej z Marcinem mieszka, no to nie chce go unikać albo jakoś na siłę z nim nie nagrywać i życzyliby sobie, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. Obawiam się, że w najbliższym czasie może być to na... To niech próbuje, to też pójdzie na dno i git, nie? Dwie pieczenie na jednym ogniu. Trudne. Natomiast sama Natsu w tej sprawie nie zawiniła. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wykazała się lojalnością względem swojego chłopaka i nie zostawiła go samego w tak trudnym czasie, co jest, niezależnie od tego, jak jego przewinienia możemy oceniać, całkiem godne pochwały i za to szacun. Natomiast obawiam się, że jeżeli chodzi o taki ich powrót do normalności i wspólne pokazywanie się publicznie, to może być z tym trudno. Dosyć trudno konwersowało się też braciom Tyburskim z Natanem Marconiem podczas ostatniego programu Aferek zorganizowanego przez Boxdela. Konfrontacja, takim słowem został zapowiedziany live, na którym wspomniany Natan Marcin miał zderzyć swoje poglądy i opinie z braćmi Tybuskimi, ale jak się okazało, na konfrontacji słownej się nie skończyło. Nie, panowie! Jeszcze tak wielkie Dobra. Tematów poruszanych na samym streamie było sporo, natomiast od samego początku było widać... To jest stare. Nie, to stare jest, tylko zmienili tytuł, dobra. Jaka atmosfera będzie panować, między innymi po obecności ochroniarza. Myślałem, że studio. To Czaro. Całość wyglądała bardziej jak taka dziwna budżetowa wersja programu Face to Face. W powietrzu padało mocno ostrych słów, rykoszetem oberwało się również Adrianowi Polakowi, a cała ta akcja mocno nie spodobała się między innymi Mai Staśko. Dopiero co Boxdel deklarował, że się zmienił i chce robić lepsze rzeczy w sieci, a MMA Pandory zwolniło zawodnika za żenujący żart. Chwilę później promują agresywnego Marconia, który fizycznie atakuje, a u Boxdela takie sceny. Ten, kto zaprasza takich ludzi i ich promuje, dobrze wie, co robi to i na czym zarabia. Grzmi Maja Staśko i w temacie wytknięcia pewnej Dobra, pauza na sekundkę. Ja się nie będę przedstawiał, dzień dobry wszystkim, powiem po prostu, no i miłego odsłuchu, trochę mnie odkleiło. Pozdro, ha! Wygra? A Czuk też? Dużo rozumiem, a ty robot śpiewa? Ty to serio AI? Tupę toster mi zaczął śpiewać w kuchni, co robić? Mikrofala śpiewa. Nie wiem, co ty w dupę mówisz. Po hebrajsku śpiewasz? Co ty pieprzysz? Po hebrajsku bym zrozumiał. Jakby nie napisy, nie dałoby się zrozumieć słów. Nadal nie rozumiem, bo te napisy gówniana czcionka.
suchi, pozdro dla wszystkich ziomali. Esunia. Ciężko. Spójności Nie oglądam już. Bogdela, to ciężko odmówić jej racji. Bo rzeczywiście jeszcze niedawno Michał deklarował, że cieszy się, że będzie mógł teraz robić lepsze rzeczy w sieci i dawać ludziom więcej pozytywnej energii, bo przecież przez lata tymi aferami dał pozytywną energię? Wlewał w ludzi kwas. Trochę nie bardzo. Nie podobało. A tutaj mamy live z ochroniarzem i konfrontacją, w której oczywiste jest, że nie będzie ona przyjemna i na poziomie. Nie, zobaczę nic. Panowie! Bogdel na Twitterze zdecydował się odpisać w następujący sposób. To format, konfrontacja, jest ochroniarz, jest to robione w studio. Nie wydarzyło się nic gorszego niż na konfach. Sama siedziałaś na Hajlik i miałaś świadomość, że przykładasz rękę do promocji zachowań dużo gorszych niż pokazane tutaj na aferkach. No i w porządku, myślę, że Michał ma rację w sumie odnośnie ta hipokryzji Mai, ale jak to się ma do jego deklaracji, że chce teraz robić inny content? Tak naprawdę ja robiłem taki content, stary, zawsze jakieś afery, dramy, dymy. Klasyczny Bogdel. Wszystko było toksyczne mocno. Sinusoidawie. Pewne rzeczy w głowie, odpuliłem też niektórych ludzi, bardzo się zahermetyzowałem. Zacząłem tak, Glusper. Trochę inaczej analizować pewne rzeczy. Rain, na pewno trochę mi się serce odblokowało też, no bo po wybaniu tego całego świata toksycznego mogłem się skupić tylko na sobie, więc widziałem też, jakie błędy robiłem. Oprócz tego na kanale Barona pojawił się obszerny Q&A, w którym odniósł się on do naprawdę wielu kwestii, z których najważniejsza była kwestia zaprzeczenia, że rzekomo miał on kupić mieszkanie dla Olciak 93 celem przekupienia jej, by zmieniła swoje zeznania. Materiał jest obszerny i dosyć szczegółowo. Aha, i mówiliśmy go z Rewo w ostatnim odcinku podcastu Zgrzyt, który możecie obejrzeć klikając tutaj. A oglądać już niedługo Świat zza krat będzie chociaż nie, przepraszam. Już ogląda. Polska policja udostępniła potężny materiał, na którym relacjonują moment schwytania pato streamera Marcina F. I trzeba przyznać, że wygląda to bardzo profesjonalnie. No nie wiem, ją. Policja, stoj! Otwieraj drzwi! Jeszcze jakiś czas temu odgrażał się, że jest za granicą i nie planuje w najbliższych latach wrócić do Polski, w związku z tym nigdy nie zostanie złapany. Niestety, wszystko wskazuje na to, że pieniążki się skończyły i chociaż chłop miał chociaż Gimper to zauważył. Zamiast do Polski wrócił do Niemiec i potem próbował się do domu przebić autobusem, to jednak na trochę za dużo i został szybciutko złapany. Niedługo potem wiceminister sprawiedliwości Cieplucha wrzucił triumfalny film, w którym podsumowuje sytuację Policja ujęła pato streamerów, którzy znęcali się nad dwiema dziewczynami i uciekli za granicę. Myśleli, że są sprytni. Myśleli, że są bezkarni. Myśleli. Bo życie szybko udowodniło im, w jak wielkim błędzie się znajdowali. Tak sobie myślę, że biorąc pod uwagę, co Kawiak wygadywał o panu ministrze. Jakieś ścierwa piszą, że co, że ja będę w więzieniu, że wiceminister... Kocham PiS, myślał, że wyroku nie dostanie. XD. Sprawiedliwości. Córka ci. To chłop musiał naprawdę mocno czekać, żeby móc powiedzieć do kamery: tak się kończy zgrywanie kozaka. No ale słuchajcie, to nie koniec problemów pana Marcina i jego kolegi, tylko początek. Bo grozi im, jak się dowiadujemy, od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. Oby Max, oby Max. Złożony został wniosek o 3-miesięczny areszt dla panów. Tej wiele więcej informacji zdradził przedstawiciel prokuratury okręgowej w Katowicach, podkreślając m.in. jakie zarzuty zostały postawione pato streamerom. Ogłoszono im postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmujące fizyczne i psychiczne znęcanie się nad krzywdzoną, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, usiłowania obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu racja, bezradności moment jednej z pokrzywdzonych. Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku z uderzeniem kobiety butelką szklaną w głowę. No i sytuacja tych koleżków jest o tyle ciężka, że wszystkie te rzeczy są widoczne na wideo, które sami dostarczyli, streamując to do internetu. Na dodatek pan z prokuratury potwierdził, że obie dziewczyny złożyły już zeznania. Obie też mają być pełnoletnie. O tym wspominam, bo gdzieś chodziły jakieś plotki, że jedna z nich miała mieć 14 lat, no ale okazuje się, że to nieprawda. Obie są pełnoletnie, obie już złożyły zeznania. Zgodnie z tym, co mówi pan przedstawiciel prokuratury, podejrzani zostali przesłuchani, złożyli wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i w trakcie tych wyjaśnień umniejszali swoją rolę w zdarzeniu. Jakże ja się cieszę, że ci panowie są tam, gdzie powinni się znaleźć. No, po pierwsze w areszcie, po drugie w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. No i nareszcie skończyło się to cholerne poczucie bezkarności, które towarzyszyło im w ostatnich tygodniach. Tak się kończy zgrywanie kozaka. Temat na Twitterze dosyć szeroko relacjonował Konopski, a
także przypomniał on o zakładzie, który Kawiak postawił 23 sierpnia tego roku, po pierwszych materiałach Konopa na jego temat. Fakt bowiem chciał postawić całkiem sporo gotówki, zakładając się z Konopem, że do końca tego roku nie trafi on do więzienia. Największy polski konfidencja, Konop, idę o zakład. Jezu. Że do końca roku... Nie... Taka wielka torba, tam 1000 złotych. W dyszkach, nieźle. Widać, że milioner w Egipcie zmógł przeżyć 24 minuty i już wrócił. Trafię do więzienia. Gdzie pewnie? Moja... Ty, a co jeżeli on z Egiptu wracał na tych pontonach, co przypływają też? Nie, dobra, to tylko teoria, ale ty, jak myślisz? Kasa, napisał bardzo celnie Konopski. A ja tylko powiem wszystko dobre, co się dobrze kończy i miejmy nadzieję, że wyrok będzie odpowiednio surowy. On mafię zakłada? Ty chyba mafię Freeza. Aby rzec, że jego kolega są już ugotowani. Straszne? Wiem. To koniec tego odcinka w związku z tym gównianym żartem. Dzięki za uwagę. Cześć. Mafia Freeza i luj. Dobra. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!